Zmiany nie tylko na kolei. Również przewoźnicy drogowi przygotowują się na przyjęcie pasażerów. Teraz powiemy o tych najmłodszych pasażerach, którzy w tym roku mimo wszystko ruszą na obozy i kolonie. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało szczegółowe wytyczne dla przewoźników, a te wytyczne zna reporterka Polsat News Dominika Orzeł. Zielone światło dla kolonii i wycieczek letnich dało ministerstwo, publikując przy tym aż 8 stron wytycznych skierowanych zarówno do organizatorów wycieczek, do dzieci biorących w nich udział, a także do ich rodziców. Co najważniejsze, jeżeli chodzi o liczbę uczestników takiej wycieczki, no to zaleca się, aby było to od 12 do 14 osób w zależności od tego, w jakim wieku są dzieci. Jeżeli są to dzieci poniżej 10 roku życia, no to wtedy, aby to było 2 do 12 osób. Jeżeli dzieci mają więcej niż 10 lat, no to wtedy do osób 14. Jeżeli chodzi o zakwaterowanie, no to tutaj powinny to być maksymalnie 4 osoby w danym pokoju bądź namiocie, przy zachowaniu zasady 4 metrów kwadratowych na jedno dziecko. Co za tym idzie, powierzchnia takiego pokoju powinna mieć minimum 16 metrów kwadratowych. Jeżeli chodzi o sam transport na miejsce takiej wycieczki czy kolonii, to wczoraj pojawiła się bardzo ważna informacja dla wszystkich przewoźników. Rozporządzenie, które mówi o tym, że w takim autokarze może być zajętych, uwaga, 100% miejsc siedzących. No, o przygotowaniach do takich wycieczek najlepiej opowie Państwu nasz gość, pan Maciej Socha, właściciel jednej z firm przewozowych w Krakowie, który już czeka na nas wewnątrz takiego autokaru. Ten autokar, wiemy już, że wcześniej był przygotowywany, odpowiednie procedury miały już miejsce. No ale właśnie, od czego to się zaczęło? Jakie najważniejsze warunki trzeba było spełnić, aby autokar był gotowy do ruszenia w podróż? Dzień dobry. Dzień dobry, witam, Maciej Socha. Faktycznie rozporządzenie mówi tylko o maseczkach, czyli obowiązkiem przewoźnika, nawet nie przewoźnika, tylko grupy jest posiadać maseczki i używać maseczki w czasie podróży, zajmując 100% miejsc siedzących. Tak? Natomiast przewoźnicy, którzy są świadomi zagrożenia, poszli dalej i stworzyli swoje procedury, które wybiegają daleko dalej niż to, co mówi rozporządzenie. My z naszej strony, jako członek Stowarzyszenia Stektra, wprowadziliśmy szereg procedur, które mają na celu zabezpieczyć podróżnych, jak i naszych pracowników. Po pierwsze, wszyscy wchodzący na pokład muszą mieć maseczki i to jest zgodne z rozporządzeniem. Po drugie, kierowcy są przeszkoleni i wyposażeni w termometry, czyli mogą mierzyć temperaturę bezpośrednio przed wejściem pasażera na pokład autobusu. Wszystkie wejścia są wyposażone w takie dystrybutory żeli antybakteryjnych. Powierzchnie typu poręcze, uchwyty są dezynfekowane po każdej podróży. Autokary na bazie są zamgławiane środkiem wirusobójczym zawsze po powrocie. Pojazdy ozonujemy w interwale 7-dniowym. Przebudowaliśmy trochę system wentylacyjny tak, że korzysta on tylko i wyłącznie z powietrza atmosferycznego. Filtry są wymieniane częściej niż sugerowałaby obsługa techniczna. Jest to szereg zmian, które powodują, że podróż autokarem jest po prostu bezpieczna. A w czasie samej podróży, jak będzie wyglądała taka bezpieczna podróż? Przede wszystkim nie udostępniamy toalety. To jest miejsce, nad którym ciężko zapanować w kontekście COVID-19. Z jakichś takich szczególnych zmian raczej nie będzie. Tak? Kierowca pracuje tak jak pracował. Poruszanie się po autokarze tak czy inaczej jest zabronione. Może będziemy po prostu mocniej egzekwować ten przepis. Bo czasami nie ukrywam, że grupy szczególnie młodzieżowe, którymi trudniej zapanować, zdarza się, że pomiędzy fotelami następuje jakby migracja. Tak? Tutaj będziemy pilnować, żeby i uczulać też opiekunów, żeby ten proceder był ustalony, żeby tego nie było. A jak pan przyjął to rozwiązanie, to rozporządzenie mówiące o tym, że aż 100% miejsc siedzących będzie mogło być zajętych? Ja jestem pewien, że przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, szczególnie w przewozie okazjonalnym, bo tu trzeba zrozumieć, że mówimy o przewozie okazjonalnym, tak? Czyli mówimy o przewozie regularnym, w którym podróżują
w teorii obce grupy, obcy ludzie. To jest przewóz okazjonalny, w którym grupy w jakikolwiek sposób są zjednoczone. One później przebywają tak razem na kolonii, na urlopie, na wczasach. Ten zapis o możliwości użytkowania tylko 50 czy używania tylko 50% miejsc nie do końca według mnie był trafiony. Także ten zapis jest jak najbardziej rozsądny. Przy zachowaniu wszystkich procedur bezpieczeństwa nie wpłynie to na bezpieczeństwo COVID-19. Czasami takie regulacje są dosyć problematyczne dla osób, których dotyczą. I teraz mam pytanie a propos tego zapisu mówiącego o ograniczeniu do minimum ryzyka kontaktu z innymi osobami podczas postojów. Już wcześniej o tym rozmawialiśmy. Takie postoje odbywają się zazwyczaj po to, aby dzieci skorzystały z toalety. No tym bardziej, że ta będzie wyłączona z użytku. Jak pan to widzi w praktyce? Jak inaczej mogło, jak bezpiecznie mogłoby się to odbywać? Jak te postoje mogłyby wyglądać? Myśmy wyposażyli autokary w dystrybutory żelu antybakteryjnego przy każdym wejściu i kierowcy będą egzekwować to, żeby każdy wchodzący pasażer zdezynfekował ręce. Po każdym takim postoju będziemy uczulać wszystkich, żeby faktycznie umyli ręce, a później przed wejściem na pokład, żeby je zdezynfekowali. Ja sugeruję używać maseczki również w toaletach. Nasi kierowcy będą przeszkoleni i każda trasa będzie analizowana indywidualnie, tak żeby wybrać i miejsca popularnie nazwane mopami, czyli miejsca obsługi podróżnych, ale również stacje benzynowe, mniej uczęszczane. Dopuszczamy nawet możliwość odjazdu z głównej trasy po to, żeby skorzystać z toalety, która będzie mniej uczęszczaną toaletą, w której będzie mniejsze kolejki będą, będzie mniej osób. A czy może zdarzyć się tak, że któremuś z podróżnych będzie trzeba odmówić? Po prostu, nie wiem, podwyższona temperatura albo jakieś inne przesłanki, które będą zmuszały was do tego, aby po prostu kogoś w tę podróż jednak nie zabrać, z uwagi oczywiście na względy bezpieczeństwa. Rozporządzenie nic o tym nie mówi i nie mamy podstawy prawnej, żeby to zrobić. Natomiast mamy wewnętrzne swoje procedury, które stosujemy i faktycznie przy temperaturze 38 stopni chcemy przekonywać takie osoby, że one powinny jednak zostać w domu, nie powinny brać udziału w podróży. Dziękuję panu bardzo. Pogoda co prawda jeszcze nie rozpieszcza, no ale te przygotowywania do wakacyjnych kolonii ruszyły pełną parą, jak mówi jednak ministerstwo. Ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc może jeszcze się zmienić. No a co za tym idzie, zmienią się jeszcze wytyczne. Koronawirus, raport dnia, Dominika Orzeł. Na drogi wracają.